Po efektownej kanonadzie w ostatnim zamykającym pierwszą rundę rozgrywek okręgowych pojedynku z Piastem Ożarowice było wiadomo, że zaległe starcie z wyżej notowaną solidną drużyną Odry Miasteczko Śląskie będzie wyglądać zgoła inaczej. Niemniej trener tęczy błędów, Radosław Orłowski, przed meczem zapowiadał, że jego podobieczni walczyć będą o pełną pulę punktów. Z takim też nastawieniem gracze tęczy wyszli na to spotkanie i tuż po pierwszym gwizdku jako pierwsi zaatakowali. I tak po prawdzie po 60 sekundach mogli i powinni otworzyć wynik meczu, gdyby Łukaszowi Cichonowi nie zabrakło precyzji. 3 minuty później druga w tym spotkaniu kontra Błędowian. W środku boiska piłkę przyjmuje Artur Szymański, odgrywa w lewą stronę do Marcina Pieniążka, ten krótko do Łukasza Cichonia, po chwili Cichoń przedłuża do rozpędzonego Rafała Bielawskiego, którego jednak za moment blokuje Mateusz Polak. Goście od początku spotkania, donośnie motywowani przez stojącego między słupkami Krzysztofa Budnego, swoją pierwszą podbramkową sytuację tworzą dopiero w 11 minucie, w której to pierwszy w meczu kontakt z piłką zalicza bramkarz tęczy Dominik Zachariasz. W 14 minucie gospodarze ponownie przeprowadzają akcję lewą stroną. Po długim i dokładnym przerzucie od Musepy Progresa piłkę tuż przy bocznej linii przyjmuje Rafał Bielawski, szybko wymienia z Pieniążkiem, po czym wpada w pole karne i wycofuje w kierunku Łukasza Cichonia, który jednak piłki nie sięga. Minutę później goście wyrzucają piłkę z autu. Po chwili Kamil Drabik dośrodkowuje w pole karne do Kamila Walesy, ten jednak daje się złapać na pozycji spalonej, z czym w pierwszej chwili nie jest w stanie się pogodzić. Mimo, że to już 20 minuta meczu, przyjezdnym wciąż nie udaje się w pełnym tego słowa znaczeniu zagrozić bramce Zachariasza, w czym duża zasługa pewnie grającej linii obronnej tęczy. Podopiecznym Radosława Orłowskiego wypracowywanie sytuacji Szczeleckich przychodzi nieporównywalnie łatwiej. Brakuje im tylko dojścia i kończącego konkretnego wykończenia. 24 minuta meczu. Wreszcie grający dotąd nad wyraz zachowawczo, podopieczni Marka Tomczyka, zaczynają grać znacznie bardziej ofensywnie. Nieustępliwie walczą o piłkę, dzięki czemu udaje się im przedostać w pole karne gospodarzy. W tym fragmencie meczu, przede wszystkim po stronie gości, mamy dużo walki o każdą piłkę, wiele główek, wymian podań, na małej przestrzeni i pojedyncze, nieudane próby wyjścia za takim pozycyjnym. Goście wyraźnie grają bez pomysłu. Nie mogą złapać właściwego meczowego rytmu, przez to w ogóle nie udaje im się zagrozić bramce Dominika Zachariasza. 45 minuta. W środkowej części boiska piłkę przejmuje Kacper Lacheta, szybko zgrywa do Mateusza Prysaka, ten z powrotem odgrywa do Lachety, Lacheta pędzi prawą stroną, w końcu dośrodkowuje w pole karne, idealnie na głowę Marcina Pieniążka, którego uderzenie tuż przy słupku zaskakuje Krzysztofa Budnego. Początek drugiej odsłony meczu był w wykonaniu obu drużyn po prostu słaby. Zarówno Błędowianie, jak i gracze Odry mieli problem, by stworzyć jakiekolwiek zagrożenie pod bramką przeciwnika. W końcu gościom udaje się przeprowadzić wartą odnotowania akcję, która mogła nawet przynieść wyrównanie, gdyby tylko po podaniu od Mateusza Pączka Łukaszowi Drabikowi piłka lepiej siadła na nodze. Wraz z upływającym czasem spotkanie zaczyna zyskiwać na jakości. Zaszcza gospodarze zaczynają grać ofensywniej, szybciej, a przy tym kombinacyjnie, przez co udaje im się budować coraz ciekawsze sytuacje strzeleckie. W 61 minucie Błędowianie wychodzą z groźną kontrą. Po błędzie Mateusza Polaka piłkę przejmuje Marcin Pieniążek, odgrywa do Aleksandra Głowy, ten do Mateusza Prysaka, który decyduje się na indywidualną akcję i strzał, który jednak nie zaskoczył golkipera Odry. Dosłownie chwilę później nie mniej groźna akcja po drugiej stronie boiska. Po wykopie od Krzysztofa Budnego, złym przyjęciu gracza tęczu i podanie od Dawida Nawary futbolówkę przejmuje Klaudiusz Szymura, pędzi wzdłuż linii bocznej, dobrych kilkanaście metrów, by w końcu dośrodkować do Łukasza Budnego, który uderza, ale piłka ociera się o nogę Damiana Cieślika i mija słupek bramki tęczy. Po chwili rzut rożny egzekwuje Sebastian Żyłka. Bita precyzyjnie piłka trafia na głowę Łukasza Drabika, a po chwili jest już w rękawicach młodego golkipera tęczy. W odpowiedzi akcja Błędowian. Na lewym skrzydle, po podaniu od Rafała Bielawskiego, Mateusz Prysak ładnie rzuca piłkę do Marcina Pieniążka. Ten akcję podciąga i z ostrego kąta zagrywa do Prysaka, którego jednak uprzedza obrońca Odry. Minutę później gospodarze mogli się cieszyć z podwyższenia rezultatu. Po błędzie przyjezdnych przy wyprowadzeniu piłki, piłkę przejmuje Kacper Lacheta, szybko odgrywa do Artura Szymańskiego, ten do Tomasza Świerczyńskiego, po którego przerzucie piłka trafia do Bielawskiego, który mimo ostrego kąta bije mocno w krótki róg,
i mamy 2-0 dla tęczy błędów. Nie mając już wiele do stracenia, goście prostymi środkami zaczynają grać ofensywnie. 2 minuty po stracie drugiej bramki przed szansą staje Piotr Ipron, ale jego uderzenie z linii 16 metrów nie trafia w światło bramki. Mimo iż w drugiej odsłonie spotkania na boisku nie było już filaru obrony LKS-u, czyli Musepy Progresa, młodzi defensorzy z Błędowa radzili sobie świetnie, zwłaszcza Aleksander Kijas, który kapitalnie neutralizował ataki przyjezdnych. Zresztą tego dnia grę doskonale czuł inny młody, równie perspektywiczny gracz z Błędowa, Dominik Zachariasz, który ani myślał dać się pokonać. Gospodarze piłkę rozgrywali spokojnie, kontrolowali przebieg meczu i okazji do podwyższenia wprawdzie rzadko, ale szukali również w strzałach z dystansu. Wyglądający na pogodzonych z porażką goście w końcówce coraz wyraźniej zaczynają odpuszczać, dzięki czemu błędowianie dochodzą do takich oto groźnych sytuacji strzeleckich. W 85. minucie, ku zaskoczeniu obecnych na trybunach sympatyków LKS-u, goście są bliscy zdobycia bramki. Z prawego skrzydła Piotr Ipron centruje w stronę pola karnego, a tam z linii 16 metrów Sebastian Żyłka uderza mocno, ale nad poprzeczką bramki Dominika Zachariasza. 3 minuty później akcja gospodarzy na prawym skrzydle. Piłkę od Roberta Masternaka przyjmuje Mateusz Prysak, uwalnia się spod asekuracji, mija kolejnego obrońcę i po chwili dośrodkowuje w pole karne. Do piłki dochodzi golkiper Odry i wybija futbolówkę w kierunku Morawskiego. Ten uderza, ale robi to niecelnie. Co się odwlecze, to nie uciecze. Po fatalnym wybiciu przez Krzysztofa Budnego piłka trafia do Roberta Masternaka, potem do Prysaka, który za chwilę zagrywa w pole karne, gdzie błąd wybicia popełnia Kamil Junkier, po czym do piłki dochodzi najpierw Bielawski, a po nim Robert Masternak, który strzela mocno i celnie, nie dając szans Budnemu. Mamy 90. minutę i 3-0 dla tęczy błędów. Wprawdzie sędzia do regulaminowych 90 doliczył jeszcze kilka minut, ale więcej piłkarskich emocji w sobotę przy Kosocińskiego nie było. Tęcza błędów, Odra Miasteczko Śląskie 3-0. W każdym elemencie piłkarskiego rzemiosła podopieczni Radosława Orłowskiego byli lepsi od swoich rywali, którzy w sobotę zagrali dużo poniżej swoich możliwości, bez argumentów z przodu, bez determinacji i mało agresywnie w ofensywie. W przeciwieństwie do drużyny Tęczy, która pokazała, że drzemie w niej spory potencjał i jeśli tylko na wiosnę będzie w formie z końca pierwszej rundy, to na finiszu tego sezonu powinna uplasować się znacznie wyżej niż w okolicach środka tabeli.